Witam serdecznie wszystkich mieszkańców Strzemieszyc i okolicznych miejscowości. Znajdujemy się w pięknym miejscu. Jest to stanowisko dokumentacyjne Srocza Góra. Stanowisko to pozyskało kilka fajnych projektów z budżetu partycypacyjnego i mamy tutaj też od niedawna, od jesieni, nową ścieżkę. W środku tego uskoku doprowadza nas do tego uskoku ścieżka i ona będzie zakończona też kilkoma ławeczkami. Zapraszamy wszystkich mieszkańców z okolic do korzystania z tej przestrzeni, bo jest to przepiękna przestrzeń, gdzie te skały z uskokiem triasowym możemy podziwiać. Możemy sobie podnieść jakąś skałkę i zobaczymy tam odbicie muszelki, jakiejś roślinności, która została poprzez wieki zasypana. W tym miejscu, w którym w tamtym roku wytrzebiono wiatrołomy i pięknym wąwozem dochodzimy do jeszcze jednego miejsca na Sroczej Górze, gdzie mamy cudnie odkryte skały, gdzie mamy przepiękną tutaj roślinność, pokryte te skały mchem, gdzie mamy nad sobą zieleń, która stanowi taki parasol latem i naprawdę zachęcam wszystkich, zwłaszcza też latem, do przychodzenia w takie miejsca, bo jest tu chłodno, cicho i przyjemnie. I jeżeli Państwo chcecie naprawdę spędzić gdzieś czas w niedzielę, to jest to jedno z pierwszych miejsc, które polecałabym na wycieczki. Proszę Państwa, dlaczego warto odwiedzić Sroczą Górę? Ma ona oprócz walorów rekreacyjnych również walory edukacyjne. Ten kamieniołom, który nie istnieje już, pozostawił tutaj nam uskok skalny triasowy sprzed 200 milionów lat, gdzie poprzez falowanie lekkie morza, mamy odbite liliowce, mamy odbite margle, możemy znaleźć też muszle jakieś i stoję właśnie pod skałą, która, proszę Państwa, tu właściwie każda skała, którą Państwo dotkniecie, ma odbity, to ten bieg czasu odbity. To miejsce jest przepiękne. Ono już żyje. Ono już zaprasza tutaj lokalną społeczność. Jest tu dużo młodzieży, która lubi tu przychodzić, przyjeżdżać na rowerach. Są tu osoby z zewnątrz, które mówią, że są pierwszy raz i są zachwycone tym miejscem. Dlatego też poprzez ten film mam nadzieję, że więcej osób zobaczy uroki tego miejsca i przyjedzie tutaj i usiądzie na takim kamieniu i zobaczy ten bieg czasów.